2001. A to są nasi znajomi z kantyczki 2000. Tak. Ja. Nasz kolega Adrianek, który jest do mnie przyjechał. Nie. Jesteśmy w słynnej kawiarence Pawlus. Tu mamy w menu słynną szarlotkę mojej miłości. Tak jest? Sala prób. Sala numer 33. Za chwilę Kacper będzie śpiewał. To pomysł na kantyczkę. Boże, Kacper, nie przyjedziesz więcej tutaj, przysięgam. Jesteśmy za kulisami sceny Bielskiego Domu Kultury. Dzień dobry. To jest sala warsztatowa. Zaraz odbędą się warsztaty. Właśnie w oczekiwaniu na panią Justynę Brzesińską. Czekam tutaj z Emilką i przyśpiewujemy sobie w niej serce nad złą. Z żalu co przygniata cię, ciemnej nocy pełnej łez. Co Kacper umie kręcić. Dziękuję bardzo. Nie kręć. Się monotonne. Czekam właśnie. Dzień dobry. Właśnie może idę ja na kawę. Umiem kręcić? Warsztaty odbędą się w innej sali. Tak. Dzień dobry, jak się pani może nazywa? Może nam pani powie? Magdalena Brzewska. A skąd pani jest? Stąd. A tak dokładniej? Z Bielsko-Kotlickiego. A proszę wejść. A już, chodzę. Co jeszcze? Jak się pani dzisiaj czuje? Bardzo dobrze. Jak się spało? Świetnie. I co jeszcze pani od siebie powie? Ale dalej, tak? Bo będą prysznie. Co wam pani od siebie powie? Słucham? Co nam pani od siebie powie? Kocham was. Pamiętajcie o nas. Już chciała było się sama dzisiaj. A gdzie się zbliża? Jeśli chcesz tym? Zaśpiewać mu, spróbuj z nami dzisiaj tu. Czekaj, że to jakoś wiesz. Kręcisz? No. Weź! Witam państwa. Oto jest najnowszy telefon Idea z trybem głośnomówiącym. Już demonstruję dla państwa. Tryb głośnomówiący. A ja jestem Marek. A to jest przechodzień nasz. Od... Sam telefon mówi. Masz to. Tak. Proszę na mnie kamerę. Tutaj, o, proszę na mnie kamerę. Ze wszystkiego oczywiście rezygnujemy. Nie chcemy rozmawiać. Chyba się telefon zepsuł. Przepraszam. Do zobaczenia w drugiej części. Oto telefon z Sagem. Cześć Emilka. Taki tekst powitania. Proszę wyżej kamerę. Tak. Proszę państwa, wyświetla on datę, czas i sieć. Mamy również spis telefonów. Wiadomości tekstowe i dźwiękowe, telefony i stracone połączenia, melodie. Tutaj poświęcimy temu dalszą część naszego programu, ale niestety
trzecią część, bo muszę iść po kable dwa czyńcze na dwa czyńcze, aby obejrzeć ten film. Widzenia. Dzień dobry. Witamy w Domu Kultury. Jesteśmy teraz, znajduję się teraz w pubie, który nazywa się Blues. Pub ten proponuje szaszłyk z dodatkami tylko za 7 zł. Schabowy z dodatkami za 6 zł. Parówki aż 2 sztuki, 3,50. Mówię wam, ale okazja. Zawijańcy z mięsem 3,50. Zawijańcy z serem 3,50. I polecę tylko gorąca bułka za 4 zł. Jakieś frankfurterki 3 sztuki za 4,50. Szarlotka mojej Iwonki 4 zł. Deserek owocowy typu 2,50. O ja. Kawa 2 zł. Cappuccino 2 zł. Herbata 1 zł 50 groszy, Coca-Cola 2 zł, gorąca czekolada 2 zł, soki już tylko za 2,50. Smacznego! Jestem na kandydatce. Co to robię gdzieś? Sikamy w majtki. O, fajnie. Bardzo ekspresyjne. Fajne moje pomysły. Będziemy kamerę podłączać? Co robicie? Nie doradzę! Ludzie! Nie doradzę! Nie doradzę! Zmiecie to? Zadzwonimy sobie na seks telefon. No właśnie, seks telefon. Będziemy... Zaraz się dać. Halo? Zareklujemy zaraz? Czy to jest... 0700 88 01 88 Zadzwoń! 700 88 01 88 Zadzwoń! Przegram się. Zagraj coś. Kantyczka 2001. Kacper. Ja. To będziesz grał? Będę grał w laskotek na płotek. Dziękuję. Bardzo, bardzo ładnie. I co dalej mam zagrać? No nie wiem. Może zagram odę do... Zastrzeżone. Może zadam odę do fałszu, dobrze? Vivaldiego Mozarta. Proszę, proszę. Odę do fałszu. Proszę bardzo. To było piękne. Do mnie? Do ciebie! Ojej. Nowa wiadomość, czy przeczyt? Już. Idę do wiadomości. Odczyt. Trwa. Jest w toku. 15.41. Nadawca 111. Początkowa idea, aby ukochana osoba otrzymała walentynkę, wyślij SMS na 7300 z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym. Odbiorcy, szczegóły www.idea.pl. To jest ta wiadomość? Tak. Dziękuję. Fajna, nie? Bardzo. Proszę bardzo. Ja również dziękuję, muszę to skasować. Idę do swojej kabiny akustycznej. Akustykiem tego sprzętu dzisiejszego. Tak. Chyba się pomyliłam. Robię tutaj głośność. Ale się uczę, proszę wybaczyć. Czemu się pani pomyliła? Tak wyszło. Ja tu jestem... Robię stereo i tak dalej. No i gdybym jak tutaj nagle trochę ogłosić, to tam by się nic nie stało. Nic. Pobawić się. Ruchliwy dzieciak. Nie, bo ja po prostu jestem u siebie w szkole, obsługuję sprzęt. Tak, chcesz się nauczyć? Ale jak to nie wiem, to
uwagi nie kręć, bo to jest trochę ustawione, troszkę nie, ale... Dobra, teraz inne ujęcie proszę zrobić z tamtej strony, proszę. Słuchaj, no i teraz już to napiszmy od razu, wiesz, ta dyskietka, to się nazywa, to jest numer jeden. Nie, ja pierwsza nie. Kategoria wiekowo tu będzie, na następnej drugiej, na następnej trzeciej. A skąd jeszcze wszystkie plazy? Dobra, skończ... Słuchaj, skończ to ujęcie, dobrze? I powiesz, że tam z boku w biurku u pani Marylki w szufladzie są markery, żeby czarnego markera mi tutaj dali. No to byle kto, niech otworzy biurko u pani Maryli i da markery czarnego. Biurko u pani Maryli, zapamiętaj. No właśnie tam skończ. Co pan pije? Oranżada, augustowska, malinowa. Aha! Zdrowie. Co pani Magda robi? Kaszle. Laura, zmiłuję się. Karolek, co tam śpiewałeś? Ja robię podobanie kapelę. Znowu Kacper rządzi się moją komórką. 0,7, no ale co ja mam zrobić? 0. Tak, tak. 700, 8, 8, 8, 8, 0, 1, 8. Nigdzie nie zadzwonisz. Wybieram. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. Masz piękne oczy. Na kolację, proszę nam powiedzieć. Kubasy. A tak dokładnie? Kubasy. Kiełbasy? Kubasy. Aha. To jest Kacper, kartki tam szybko wydajcie swoje. Jak to było? Adam, cześć. Nie, posłuchaj. Cześć, Adam. Kameruj u ciebie, że? Cześć. Jak się masz? Dobrze. To znaczy? Świetnie. Czy masz piękne, długie, kręcone zęby? No. Cheese. Proszę, cheese. Zbliżenie na buzie jest? Bardzo serdecznie powitać w wiemskim domu kultury, co ja czynię jako szef tego domu kultury, a myślę, że później to pan burmistrz powita państwa już w mieście swoim. Także witam serdecznie. No, a burmistrz jest szefem całym, także witam serdecznie wszystkich uczestników drugiego ogólnopolskiego dziecięco-młodzieżowego festiwalu kolędy i patronki współczesnej, opiekunów, instruktorów, no i towarzyszących osób, jak takie są. Witam bardzo serdecznie. Cieszymy się, że zechcieliście, przyjęliście nasze zaproszenie, które wam Krystyna skierowała do placówek, do instruktorów, że przyjęliście zaproszenie i zechcieliście przyjechać tutaj do nas, do Bielska Podlaskiego, na tenże festiwal. Postaramy się, no, żeby państwo dobrze się czuli w naszym mieście, w domu kultury. Projektu Łukaszu, olbrzymią pracę wykonali ludzie, którzy pracują w Bielskim Domu Kultury, czy może w ogóle pracują na rzecz bielskiej kultury, nie odbyłoby się bez was, bez tego waszego zainteresowania, że zechcieliście i za to wam w tym momencie serdecznie dziękuję. Za to, że zauważyliście, że tam Bielski jest. Ta kamera jest. Zrób go! Pokażemy mamie, jak się zdrowo odżywiam. Mamo, pozdrawiam.
tak spędzę dyskotekę. Tak, przy orężance. Jesteśmy w kościele Farnym. Szkoła prywatna zapisana w rejestrze szkoły artystycznej w Ministerstwie Kultury. Tak, jesteśmy samowystarczalni. Początkowo miałem kadry z zagranicy, z Finlandii, z Rosji. Mamy teraz już 16. Piękny świat! Tak dalej. Piękny. Brawo. Pokaż za mnie. Emilka, co piłaś? Kuchni, kuchni. O, jest. A wybacz mi. Nie. Nie? A co jest takie dobre? Czyli trudniej. Jakie? Dla blondynek? Nie. A jakie? Milionerzy. Na przykład? Jakie pytanie twoje ulubione w milionerach było? Nie pamiętam żadnego. Nie. Od razu określa, no jakby publiczność was określa w jakiś tam sposób podświadomie, ale już jakoś jakoś was charakteryzuje. Bo wy sami się charakteryzujecie. Kwadrans, kursła, 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 kwadrans, k
szkole. Hello. Co robiłeś? Grałem. Wow. Zbigniew Głowacki, reżyser. Dariusz Kociej, muzyk. Ksiądz Wiesław Niemyński. Drodzy Państwo... Było fatalnie, podobno. Nie. Ale to reakcja widzów. Ładnie, ładnie. Ładnie było. Jak będzie? Dobrze. No, mam nadzieję, że dobrze. Będzie dobrze. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Ojdzie Jurek. Góry idzie. Potrafi śpiewać. Kolejna wykonawczyni, która pojawi się na tej scenie, pochodzi z Suwałk. Ma 16 lat, nazywa się Emilia Tarasiewicz. Zapraszamy Emilię. A w jej wykonaniu usłyszymy Spod wigilijnych powiek oraz Zaśpiewajmy Jezusowi. Emilia Tarasiewicz. Szczęście w śnieżnej mle.
Jak było? No nie wiem. Tak. Tak. No już, już. Marsz, marsz. Pozdrawiam. Też nie trzeba było pozdrawiać. Jak było? Fajnie. Ty już mówiłeś. Czekaj. Może. To jest barobus. Już widać gwiazdy blask i noc się zbliża święta. Jeśli chcesz zaśpiewać mu, spróbuj z nami dzisiaj tu. Stąd wydostać. Cześć! Chodzimy! Cześć! Ktoś tutaj sobie podpala. O, tutaj jest to wszystko w dowody życiowe. O, tak. Stop! Nie, proszę nie. Julio Iglesias. No to jest... Plisnął, plisnął. To jest... Britney Spears, proszę Państwa. No dobra, Natalia Oreiro. O, jeszcze jest... lepiej. Okay. Prosimy o okazanie pryszczy. Ja nie umalowana. Dziwy waszej cierpliwości, bo jeszcze wystrzeli ktoś w moją stronę, więc zaczynam odczytywać nazwiska. Tak jak pani Bernasz powiedziała, jakby do końca nie będziecie wiedzieli do momentu rozdania nagród, przeczytania werdyktu, a ten werdykt będzie się odczytywał dosyć długo, bo to będzie trwało, bo to będzie w koncercie. Czyli po prostu taką sobie zbudowaliśmy dramaturgię, myślę, że ona pozwoli zapamiętacie dzięki temu ten festiwal i mam nadzieję, że dobrze zapamiętacie. Teraz nazwisko. Potrzebni nam będą Adam Leczycki, Marta Babulewicz, Katarzyna Bednarek, Edyta Rusak, Karol Grubleski, Julita Kotowicz, Damian Zalewski, Karolina Korzezińska, Emilia Tarasiewicz, Magdalena Budlewska, Katarzyna Romańczuk, Edyta Wil, Julianna Dorosz, Roxana
Chrząstowska, przepraszam, Anna Chodakowska, Marta Masłowska, Kasper Zborowski, Wejchman, znaczy jedna osoba, i Sylwia Tarasiuk. To są nazwiska panów, którzy za chwilę, już niedługo będą poszedli na i zaśpiewają. Myśmy ustalili, że... Daniel Zalecki. Mogę batalegę, dobrze? Magdalena Budlewska. Sylwia Tarasiuk. Edyta Rusak. Dziękuję. Juliana Dorosz. Dziękuję. Teraz dam ci strzałkę, bo muszę zacząć już zrobić. Tylko nie odbieraj. 40. Czekaj, najpierw trzeba ciebie zapisać. No to 601. Cześć. Świetnie, idę od razu.